Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Arkadiuszem Malarzem, a dzisiaj czekają nas mecze z Koroną Kielce i Lechem Poznań. Wiadomo, sprawa tytułu już się rozstrzygnęła, zdobyliśmy go, ale walka o podium i o europejskie puchary nadal trwa, więc tak naprawdę każdy mecz ma jeszcze jakieś znaczenie dla końcowego układu tabeli. Teraz gramy mecz z Koroną Kielce, gramy na wyjeździe, ale nasz cel jest prosty, przywieźć z Kielc 3 punkty. Pora zaczynać to widowisko. Akcja Korony Kielce, Kiełb, dobrze tutaj podaje do Rymaniaka, ale tracą piłkę. Longil, Roger, dobrze podał do Kopczyńskiego, Kopczyński odegrał do Rogera, fajna seria podań, Broś do Aleksandrowa, Aleksandrow wycofuje do Brośa, Broś do Rogera, a Roger naprawdę pięknym strzałem daje nam prowadzenie. No w tej sytuacji Gostomski bez jakichkolwiek szans na interwencję. Wydawało się, że może jakąś akcję wyprowadzi Korona Kielce, ale to jednak Legia Warszawa zadaje pierwszy cios w tym spotkaniu. Zobaczymy, czy nokautujący. Tutaj dobra asysta Brozia, no i przepiękny gol Rogera. Hiszpan ma naprawdę świetnie ułożoną nogę. Prowadzimy z Koroną Kielce 1-0. Wreszcie próba jakiejś akcji Korony. Możdżeń świetnie zastawia piłkę i odgrywa do tyłu do Dio. Dio wypatrzył tutaj Pilipczuka. Pilipczuk czy odegra? Tak jest, do Markowicza. Wania Markowicz do Pilipczuka. Pilipczuk uderza, ale Malarz paruje tą piłkę do boku. I nie ma zagrożenia. Legia chce podwyższyć swoje prowadzenie. Kopczyński, Roger. Kazajszwili do Kopczyńskiego. Kopczyński jest faulowany i musi być tutaj kartka dla Dejmka. Tylko jakiego koloru? Czerwonego. Dobra decyzja sędziego. Radek Dejmek wylatuje z boiska. To komplikuje na pewno sprawy Korony. Nie dość, że przegrywają. Do tego jeszcze grają w dziesiątkę. A za chwilę ich strata do Legii może być jeszcze wyższa, bo Legia będzie miała rzut karny, do którego podejdzie Roger. Zobaczmy, jak Hiszpan uderzy. Dość długi rozbieg, pewnie będzie to mocne uderzenie. Roger strzela, ale Gostomski fantastycznie interweniuje. Naprawdę świetna interwencja bramkarza Korony Kielce. Roger jednak powinien uderzyć bardziej precyzyjnie. Ale wielka zasługa bramkarza, że nie ma teraz bramki. Odzidża, dobrze tutaj wypatrzył Kopczyńskiego. Kopczyński czy odegra? Tak jest, do Odzidży. Ten do Chlouszka, Chlouszek na skrzydło. Gdzie jest Kazajszwili, który zagrywa do Aleksandrowa, a Aleksandrow zdobywa drugą bramkę. Rozpaczliwa interwencja Gostomskiego nic nie dała. Bułgar bardzo precyzyjnym strzałem daje Legii już dwubramkowe prowadzenie i chyba już Legia nie odda zwycięstwa w Kielcach. Korona dąży do zdobycia bramki kontaktowej z nową grę od autu. Pilipczuk zagrywa do Grzelaka. Grzelak odgrywa do Pilipczuka. Pilipczuk na Kiełba, ale Malarz świetnie instynktownie interweniuje. Jeszcze szansa Balanty. Ale Longil świetnie gra w defensywie w tej sytuacji. I będzie rzut rożny dla Korony Kielce. Grę wznowi Mateusz Możdżeń. Możdżeń centruje w pole karne. Czerwiński wygrywa główkę. Możdżeń ma szansę do powtórki. Tak jest, centra. Błąd Czerwińskiego. Błąd Pazdana. Malarz jakoś odbija piłkę, a Czerwiński wyjaśnia całą sytuację. I koniec spotkania. Zwyciężamy 2-0. Pewne zwycięstwo Legii Warszawa. Mimo niewykorzystanego rzutu karnego. Na szczęście w tej sytuacji niewykorzystane okazje się nie zemściły. Chociaż trzeba przyznać, że Korona też miała kilka szans. Jak widzimy, Malarz sparował 3 piłki i dostał ocenę meczową 7,5. Zobaczmy, jak tam powtórki. Pewnie będą jakieś interwencje Malarza. Przynajmniej powinny być. Tak jest, jest obrona z 81 minuty. Tutaj dobra centra Pilipczuka na Kiełba. Kiełb uderzył. Nawet nieźle, ale Malarz instynktownie odbił tą piłkę. No wiadomo, Legia miała w tej meczu wielką przewagę jeszcze, nawet rzut karny, który Roger zmarnował, ale tam była świetna interwencja Gostomskiego. Trzeba go za tą interwencję pochwalić.
No mecz raczej pod dyktando Legii, wiadomo, Korona grała w dziesiątkę, więc miała mało do powiedzenia. Jeśli chodzi o oceny zawodników, to piłkarzem meczu został Kazajszwili, bardzo dobry występ, jak zawsze prawie Gruzina. 3 interwencje Malarza, 4 Gostomskiego, niezły mecz bramkarza Korony Kielce, wybronił rzut karny. To było dla niego chyba najlepsze w tym spotkaniu. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu zwycięskim. Wiadomo, tytuł już mamy zapewniony, więc gramy tak naprawdę o pietruszkę. No przewaga nasza jest ogromna, praktycznie deklasacja innych drużyn. Jeszcze możemy sobie tutaj zobaczyć statystyki zawodników. Najwięcej goli ma obecnie Makuszewski i Nikolić. Najwięcej asyst ma Longil, drugie miejsce Nikolić i Frączczak. Najwięcej czystych kąt ma Malarz, drugie miejsce Załuska, trzecie Polaczek. No a żółte i czerwone kartki to tylko taka formalność, zobaczymy sobie i przechodzimy dalej. No, następny mecz gramy z Kolejarzem, ostatnie starcie z Lechem Poznań w tym sezonie i może w tej karierze, bo jednak po tym sezonie planuje transfer i raczej nie planuje przechodzić do innego klubu Ekstraklasy, tylko do jakiejś ligi zagranicznej, szczególnie z Europy Zachodniej, no bo jednak Europa Wschodnia w FIFA przynajmniej nie oferuje nic praktycznie poza Ligą Rosyjską, a tam raczej bym nie chciał iść. Raczej chciałbym iść do jakiejś takiej ligi jak, nie wiem, może Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Liga Angielska czy Liga Hiszpańska. To są ligi, które chyba najbardziej mnie interesują. Z tym overallem nawet miałbym tam szansę grać. Oczywiście przechodzimy dalej. Nie mówię tu o czołowych drużynach, bo wiadomo, tam to raczej nie miałbym szans w tym wieku i z tym overallem grać, ale w takich średniakach dlaczego by nie? No i dobra, pora zaczynać spotkanie z Lechem Poznań, gramy u siebie, nie chcemy sobie tutaj pozwolić na straty jakichkolwiek punktów. Zaczynajmy to spotkanie. Putnocki wznawia grę, dalekim wyrzutem, wykopem na Kownackiego, Kownacki wygrywa główkę. Gajos próbuje zdążyć do tej piłki, ale za daleko miał i Malarz spokojnie przechwytuje piłkę. Wreszcie Legia w natarciu, Jodłowiec. Świetnie tutaj wypatrzył Rogera, Roger podaje do Kopczyńskiego, Kopczyński do Jodłowca. Jodłowiec do Kopczyńskiego, Kopczyński do Kazajszwilego, Kazajszwili jest już w polu karnym i pokonuje Putnockiego. No bardzo dobry strzał, Gruzina po ziemi, no jak on uderza w polu karnym, to praktycznie bramkarz już może sobie naliczać bramkę straconą. Jest to niekwestionowanie największa gwiazda Ekstraklasy w tej karierze. Tutaj świetny zwód, strzał po ziemi i prowadzenie Legii w Warszawie 1-0. Lech dąży do wyrównania Keita. Keita niebezpiecznie zbliża się do pola karnego i tutaj próbuje ewidentnie wejść w dribbling, ale odgrywa Trałka. Trałka czy poda? Tak jest, do Makuszewskiego. Makuszewski ma szansę na zdobycie bramki, ale przegrywa pojedynek z Malarzem. Niezły strzał skrzydłowego Lecha, ale jednak Malarz był tam, gdzie być powinien i obronił ten strzał. Ale to nie koniec zagrożenia. Będzie jeszcze rzut rożny. A wcześniej zmiana, która bardzo często występuje w Legii. Grę od rzutu rożnego wznowi Gajos. Maciej Gajos centruje w pole karne. Błąd Brozia, szansa Kownackiego, ale strzela prosto w Malarza. ...72 minuta, kolejna akcja Lecha, Kownacki. Gajos świetnie tutaj podał do Kejty. Keita jest już w polu karnym, czy odegra? Tak jest, do Trałki, Trałka strzela, Malarz broni na słupek, ale przy dobitce Kownackiego jest bez szans. Niestety błąd w kryciu obrony Legii Warszawa i Kownacki, no musiał tutaj zdobyć bramkę, był niekryty, miał pustą bramkę. Jak tutaj spudłować? Chociaż niektórzy potrafią. Dobry strzał Trałki, Malarz jeszcze sparował tą piłkę na słupek, ale przy dobitce Kownackiego był bez szans. Lech remisuje z Legią w Warszawie 1-1. I koniec spotkania, remisujemy z Lechem 1-1, no niestety, straciliśmy punkty z Kolejarzem, była tutaj zdecydowanie szansa na zwycięstwo, no ale jak się tak źle kryje w polu karnym, to nie ma co liczyć na 3 punkty. No przy dobitce praktycznie Kownacki był bez krycia, no i miał autostradę do bramki. Malarz był na ziemi, nie mógł wstać w tak krótkim czasie.
Szkoda, naprawdę szkoda tej straty punktów. Jak widzimy, dwie piłki złapane, dwie sparowane, jedna bramka stracona, ocena meczowa 7-0. I zobaczmy, czy są jakieś ciekawe powtórki tutaj. Tak jest, jest obrona malarza z 55 minuty, dobra akcja Lecha, strzał Makuszewskiego, ale malarz krył krótki słupek i nie dał się zaskoczyć. Jeszcze zobaczymy sobie na 100% bramkę Kownackiego, tam będzie pewnie też interwencja po strzale Trałki, przynajmniej tak obstawiam, że jakoś nie okroili zbytnio tamtej powtórki. No tutaj jest bramka w 75 minucie, dobre podanie tutaj Kejty do Trałki, malarz obronił ten strzał na słupek, a nie kryty Kownacki wyrównał. No naprawdę katastrofa, jeśli chodzi o krycie w Legii Warszawa. No praktycznie w obrębie 2-3 metrów od Kownackiego nikogo nie było. Nie wiem, czy się go bali, czy co. Nie rozstrzygnę już tego teraz. No i okej, nie ma już żadnej powtórki. No mecz dość wyrównany. Remis chyba, jeśli tak to mówię, po meczu w pełni zasłużony. Obie drużyny miały podobną ilość szans. Ale i tak szkoda straty punktów. Jeśli chodzi o oceny, to zawodnikiem meczu został Kopczyński, dobry mecz środkowego pomocnika Legii. 4 interwencje malarza, 11 Putnockiego, no bramkarz Lecha wyłapał wiele dośrodkowań i niczyich piłek. I przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, tym razem niestety tylko remis, ale wiadomo, tytuł już mamy pewny i praktycznie każdy mecz jest tylko o pietruszkę. No nad drugą drużyną w tabeli mamy aż 18 punktów przewagi, ale Lechia ma jedno zaległe spotkanie, więc może się na trochę mniejszą odległość zbliżyć. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to w finale zagra Barcelona z Atletico. Barcelona w półfinale pokonała w dwóch meczu 4-3 Juventus, a Atletico 3-2 Manchester City. No finał niezły, przegraliśmy z Barceloną w 1/8, ale mogą oni wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli chodzi o Ligę Europy, to zwyciężyło Schalke, pokonując w finale Saint-Étienne. No bez większej niespodzianki przedstawiciel Bundesligi pokazał wyższość nad przedstawicielem Ligue 1. W następnym materiale czekają nas ostatnie dwa mecze w Ekstraklasie. Wiadomo, będzie to takie pożegnanie z Ekstraklasą. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej te dwa spotkania wygrać. Potem zajmę się już kwestią dokończenia pewnie sezonu. No i niedługo pewnie zaczniemy przygodę w nowym klubie, ale najpierw będę musiał jeszcze powalczyć o transfer, bo to nie jest zawsze takie łatwe, bo czasem klub przez dłuższy okres nie chce się zgodzić na transfer, ale po jakimś czasie i tak ustąpi. Z tym nie ma raczej większych problemów. Overall mamy niezły 77. Myślę, że nie będzie problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy. No oczywiście tutaj jeszcze Wam pokażę, z kim gramy. Gramy ze Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk. Czyli może się zakończyć Ekstraklasa starciem mistrza z wicemistrzem. Zobaczymy, jak to będzie. A jak coś, ludziska, ja już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!